1992 roku w Polsce doszło do blisko 1000 zabójstw. Wiele z tych spraw nigdy nie zostało wyjaśnionych, tak jak morderstwo Edmunda Sobierajskiego na warszawskiej Pradze. W dniu 21 grudnia 1992 roku około godziny 6:50 opuścił on swoje mieszkanie. Udał się do pracy, pracował wówczas w szpitalu praskim w Warszawie. Po zakończeniu pracy w okolicach godziny 16 udał się do mieszkania swojego znajomego, znajdującego się przy ulicy 11 listopada w Warszawie. Tam spędził około kilku godzin w towarzystwie wspomnianego znajomego, który był lekarzem, również pracującym w szpitalu praskim. W okolicach godziny 19 Edmund Sobierajski zdecydował się opuścić mieszkanie. Został odprowadzony na przystanek, który znajduje się przy ulicy 11 listopada. Nadjechał tramwaj linii 25. Edmund Sobierajski, jak ustalono, samotnie wsiadł do drugiego wagonu tego tramwaju i udał się w kierunku centrum. Tak naprawdę później nie wiemy, co się działo. Ogródki działkowe przy Alei Waszyngtona w Warszawie. To tutaj 22 grudnia 1992 roku znaleziono zwłoki Edmunda Sobierajskiego. Na miejsce przyjechała ekipa policyjna, która zabezpieczyła bardzo dużo śladów. O ich analizę poprosiliśmy specjalistów. Ja bym postawił jedną hipotezę, natomiast ona nie jest kategoryczna, że sprawca mógł jednak od tyłu stanąć i w ten sposób zadzierzgnąć, zacząć dusić ofiarę. No na jednym zdjęciu ten pasek przebiega z przodu szyi, więc tak to sugeruje, że tak to mogło wyglądać. Była to walka w bezpośrednim bliskim kontakcie, czyli też no wymagała pewnej siły od sprawcy. Nie ma aż takiego jakiegoś bardzo dużego rozładowania emocji, co się najczęściej zdarza w jakimś wyniku kłótni, czyli na przykład wielokrotnych uderzeń w głowę, w twarz. I tutaj na zdjęciu jest dość ciekawe spostrzeżenie, bo widać, że denat nie ma butów. Ma skarpetki na nogach, ma zdjęte buty. Więc ja bym zakładał, że być może sprawca wziął je z potrzeby użytku dla siebie. Tak? No i tutaj wtedy najczęściej to są osoby bezdomne, bezrobotne, koczujące gdzieś, będące bez stałego miejsca zamieszkania, bardzo często w podróży po całym kraju, więc to by tutaj było spójne, że tak powiem, logicznie i psychologicznie. Mimo że minęło 27 lat od tej zbrodni, liczymy na Państwa pomoc. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś informacje związane z tą sprawą, prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji lub z naszym programem 997.